przede wszystkim to ja się ogromnie cieszę, że dane mi było w końcu Pana zobaczyć z bliska, bo tak to komunikujemy się albo przez internet, albo pośrednio tam tak, gdzieś. Tak, więc słyszałem, że, znaczy zrozumiałem, że Pan zagląda na stronę internetową. Od początku, jak istnieje Pafera, bo to była jedna z pierwszych stron wolnościowych, no, i to bardzo dobra merytorycznie. I uważam, że idziemy cały czas na tej drodze, że nam ciężko idzie, no bo dlatego, że przeciwnicy mają siłę, a my mamy tylko rację. Miejmy nadzieję, że będzie znacznie lepiej. Teraz jest dynamizm. Przejawia się dynamizm w naszej działalności dzięki właśnie nowemu prezesowi, panu Janowi Kubaniowi, no i jego prawą ręką, którą jest pan Jacek Żak. Wczoraj co prawda pan Kubań powiedział, że nie wie kto jest kim, czy on jest prawą ręką pana Żaka, czy pan Żak jest prawą ręką pana prezesa. No już wie pan, wszystko jedno na czyich nogach, byleby do dobrego celu dojść. To staramy się i kiedyś komuś się uda. Jak nie dożyjemy, to może ktoś inny, bo przybywa ludzi świadomych tego, do czego dążymy. Państwo nie jest od tego, żeby odbierać nam wolność materialną i formalną, tylko żeby tą wolność chronić. Więc, my powinniśmy w sensie takim najbardziej dosadnym programowo powiedzieć, że łączy nas dążenie do poszanowania własności. Tak. Czyli mój dorobek i zarobek nie powinien podlegać konfiskacie, tylko ochronie ze strony państwa. No, tak nie powinno być. Absolutnie. Po to, że zostało stworzone państwo mu zarania. Oczywiście. A zrobiono teraz z państwa zrobiono obóz koncentracyjny. I my wszyscy pracujemy na komendaturę. No, katastrofa cywilizacyjna. Pan Michalkiewicz powiedział, że przypomniał, że najpierw była własność, a później dopiero państwo. To jest natura. I wszystkie instytucje pierwotne w stosunku do państwa są ważniejsze. Kościół jest ważniejszy, rodzina jest ważniejsza, a dopiero potem jest państwo. Tak jest.